Witajcie moi drodzy, moje miłe, moi kochani. W następnym odcinku Q&A, czyli pytanie i odpowiedzi. Karteczka przygotowana jest, więc zaczynamy. Olala 1A. Pozdrawiam cię serdecznie, moja droga. Pytanie numer 1. Od ilu lat mieszkasz w Szkocji? Mieszkam w Szkocji od roku 2006, więc już dobre ponad 9 lat. Pytanie numer 2. Jak to się stało, że zamieszkałaś w Szkocji? To jest tak. Ja w Polsce nie miałam szczęśliwego życia. Ale to jest temat może na inny filmik albo inne zapytanie. Aczkolwiek moja koleżanka mieszkała już kilka lat w Londynie i tak pomyślała, no kurde, będzie ci łatwiej znaleźć pracę za granicą, więc postanowiła, że nas ściągnie. Ale już na miejscu nasze losy, przepraszam za to, nasze losy się jakoś tam zmieniły i po 3 miesiącach zechciałam wrócić do Polski. Ale, że jeszcze druga przyjaciółka była w Szkocji, powiedziała, ej, nie wracaj do Polski, ja ci kupię bilet, przyjedziesz z małą, bo byłam już z Laurą, przyjedziesz z małą chociaż nas odwiedzić. Przyjechałam w sobotę, a we wtorek poszłam już do pracy i tak oto zostałam w Szkocji do dnia dzisiejszego. Także to było odpowiedź na pytanie numer 2 i pytanie numer 3. Jak ci się tam żyje? Powiem wam, że żyje mi się bardzo dobrze. Jestem bardzo szczęśliwa. Pomimo tych moich zmagań, jakie były na początku z nieakceptacją imigrancką, mieliśmy dużo problemów, wybijali nam szyby, psuli samochód i takie różne, ale my też trafiliśmy z naszym mieszkaniem na najgorszą dzielnicę, więc nie możemy tego porównywać, że wszędzie tak by było. Teraz nasze życie jest całkiem inne, ale ogólnie jak się żyje, to się żyje fantastycznie, naprawdę. Powiem wam tak, że nawet najbiedniejsza osoba jest w stanie przeżyć. Ja nie mówię tutaj o osobach, które ciągną z budżetu państwa, tylko od tych, co na przykład są biedne, bo skromnie żyją i na przykład nie mogą pracować albo coś takiego, no to jesteśmy w stanie przeżyć za naprawdę bardzo małe grosze. Bo w sklepach tutaj, w supermarketach, można z tej najtańszej półki kupywać wszystko poniżej funta, chleb, pastę do zębów, płyn do naczyń, no wszystko, wszystkie artykuły spożywcze można kupywać, na przykład w Tesco jest takie, Tesco Wailu i naprawdę jest najtańsze i naprawdę człowiek przeżyje. I w ogóle mentalność ludzka jest całkiem inna, tych normalnych Szkotów, w cudzysłowie, w sensie tych miłych, tych normalnych, tych niealkoholików, niepatologicznych, więc żyje mi się tutaj naprawdę, naprawdę genialnie. Jestem bardzo szczęśliwą osobą i na dzień dzisiejszy nie chciałabym się przeprowadzić do innego państwa lub miasta. No może miasta w Szkocji, tak, ale na pewno nie do innego państwa, no chyba, że coś by się zdarzyło. Pytanie numer 4 i jest to pytanie ostatnie od Oli. W jaki sposób poznałaś Miśka? Słuchajcie, to jest historia bardzo, bardzo fajna, ponieważ ja go poznałam tutaj w pracy. Ale tak, właśnie w mojej pierwszej, nie w sumie, tak, w mojej pierwszej pracy. Pierwszej czy w drugiej? Albo w drugiej jakoś tak. Chyba w drugiej. Aczkolwiek tutaj było tak, że i to była fabryka kurczaków. Słynna szkocka fabryka kurczaków. I my się poznaliśmy właśnie z Marcinem tutaj. Właśnie tutaj się poznaliśmy jadąc do pracy. Jeżdżąc razem do pracy jednym autobusem. Później przyjeżdżał po robotników na taki plac autokar i jeździliśmy tym autokarem. Później z powrotem do miasta autokar nas zawoził. I z powrotem jechaliśmy tym samym autobusem, bo akurat jeździliśmy w tym samym kierunku.
No i tak się poznaliśmy, ale słuchajcie, my się poznaliśmy i tak mieliśmy się ku sobie. Nawet nie wiem, jak on zwrócił na mnie uwagę. Znaczy wiem, wiem, bo oboje byliśmy, można powiedzieć, po dziwnych przejściach i żadne z nas nie interesowało jakby taki związek na stałe. No, spotkać się, powydurniać, wypić coś razem. Takie, wiecie, podloty, takie romanse, o tak. Ale żadne z nas nie pomyślało, żeby się łączyć w parę. A szczególnie, że ja byłam po bardzo złym związku, bardzo chemicznym związku i ja nie chciałam wiązać się z nikim, a szczególnie, że miałam Laurę i Laura była wtedy 4-letnią dziewczynką i nie, to nie było dla mnie. Ale niestety, znaczy niestety, stety, oj stety, stety, los pokierował się inaczej, szczała Amora uderzyła nas tak mocno, że obydwoje zaczęliśmy darzyć się bardzo dużym uczuciem. Bardzo dużym uczuciem. I do dziś jestem bardzo szczęśliwa i naprawdę nasze życie szybko się potoczyło, bo my mieszkaliśmy razem obydwoje w takich przeludnionych mieszkaniach, bo to było na początku. Mieszkało się w jednym mieszkaniu po kilka rodzin, na przykład były 3 pokoje, to 3 rodziny, a nawet 4 mieszkały. I my szybciutko, po kilku miesiącach się tak sobą zafascynowaliśmy, że zamieszkaliśmy razem. I od tamtej pory jesteśmy razem. Także jesteśmy razem ze sobą ponad 9 lat. Tak. Tak jak tu jesteśmy. To dokładnie jesteśmy od tamtej pory razem. Poznałam go od razu, jak przyjechałam na samym początku i od tamtej pory jesteśmy razem. Na dobre i na złe. Następna osoba jest to Julia. Julia, pozdrawiam Cię, słonko, bardzo serdecznie. I Twoje pierwsze pytanie jest, jaki był Twój pierwszy filmik i skąd pomysł na umieszczanie ich na YouTubie? Przepraszam, ale tak napisałam jak kura pazurem, że z własnego pisma nie mogłem się rozczytać. Mój pierwszy filmik to to były talarki. O, jak robię talarki, jak robię zwykłe, zwyczajne ziemniaki z przyprawami pieczone w piekarniku. I w sumie pomysł taki aż na to, żeby nagrywać o gotowaniu, wziął się od mojej siostry młodszej Darii, którą serdecznie też pozdrawiam. Powiem, że czasami jej się zdarzy mnie oglądnąć. Powiem tak, to ona mi powiedziała, słuchaj, ty tak fajnie gotujesz i tak fajnie mi zawsze tłumaczysz. Jest tyle osób, tyle nastolatek, które by chciały Ciebie oglądać, nauczyć się czegoś. A mnie nie, to nie dla mnie. A chodź ten. A mówię, dobra, będziesz mnie nagrywać. I tak od tego się zaczęło, bo Daria na początku mnie nagrywała. I właśnie było coraz lepiej, coraz więcej. Później kupiłam sobie kamerę, właśnie tą, co teraz mi dobrze służy. I właśnie tak się rozwinął mój kanał. Dzięki Darii, można powiedzieć. Drugie pytanie. Skąd czerpiesz inspiracje nadania? Inspiracje nadania czerpię z głowy. Otwieram lodówkę, patrzę co mam, mniej więcej kombinuję i sobie tworzę. Samo z siebie to wychodzi. Aczkolwiek bardzo lubię czytać czasopisma z daniami, z przepisami nadania. Książki kucharskie, ale powiem Wam tak jeszcze, powiem Ci Wam ogólnie. U mnie jest takie coś, że ja nie potrafię zrobić dokładnie tak, jak jest z przepisu, dlatego że na przykład za mało przypraw mi się wydaje, za mało sosu i ja zawsze muszę, ja tak zawsze mówię, że ja muszę zawsze stunigować moją potrawę i zawsze się śmieją w domu, że tak już jest. Nawet przepis książki kucharskiej ja muszę i tak zrobić po swojemu. Aczkolwiek ostatnimi czasy zdarzyło się, że zrobiłam przepis od magdalenkowe frykasy i nic nie dodałam, ani szczypty soli. Zrobiłam dokładnie krok po kroku. Misiek mówił, no niemożliwe, nie wierzę, że nic od siebie. Ja mówię, nie chciałam spróbować, jak to wygląda i
akurat tą potrawę. Zależało mi na tym, żeby wydać opinię na swoją taką opinię na temat właśnie tej potrawy i tak zrobiłam. Ale przeważnie jest to, że naprawdę robię to z głowy. Trzecie pytanie. Kto był twoim pierwszym idolem, a kto w ogóle teraz jest z piosenkarzy, aktorów, może pisarzy, czy jakiejś innej osoby? Idolem, ja bardzo... Bardzo mi się podoba sposób myślenia, tok myślenia i zachowania od aktorki Angeliny Jolie. Jolie. Nie wiem nigdy jak to się wymawia, bo na przykład po angielsku inaczej wymawiają na danych programach, po polsku jeszcze inaczej i mi się wydaje, że Angelina Jolie, ale nie wiem. Trzeba by było zapytać kogoś, kto wie. Ja po prostu nie wiem. Tak, to ona jest dla mnie strasznie kobieca, strasznie seksowna, fajnie wychowuje swoje dzieci, pomaga pomimo bogactwa, nie odwraca się od problemów ludzkości. Bardzo pomaga i troszczy się o afrykańskie dzieci, które naprawdę potrzebują nas jako ludzi, jako pomocników. No naprawdę, każda jej konferencja prasowa jest naprawdę taka zapięta na ostatni guzik, w sposób w jaki się porusza, z jaki rozmawia i tak dalej. Tak, to jest tylko ona, bo na przykład z piosenkarzy to raczej nie, bo to zawsze takie siuśki majtki, jak ja to mówię, siuciu majtki, nie wiem, nie. Aktorów no to właśnie Angelina i z jakiejś innej osoby. Nie, no to raczej nie. Kto był twoim pierwszym idolem, a kto w ogóle teraz jest piosenkarzy, aktorów, może pisarzy, czy jakiejś innej osoby? No to nie, no to chyba tylko Angelina tak naprawdę. Także dziękuję ci Julia za pytania. Mam nadzieję, że zaspokoiłam twoją ciekawość i spodobało ci się, jak odpowiedziałam na nie. Przepraszam, no nie mogę nic więcej powiedzieć na temat tych idolów, no bo po prostu no nie ma takich osób. Przechodzimy do następnej i ostatniej dzisiaj osoby. Jest to Lena S. Pozdrawiam cię słonko bardzo serdecznie. I pierwsze pytanie jest, skąd pomysł na imię twojego synka? Aha, to jest pierwsze i tylko jedno pytanie. Skąd pomysł na imię twojego synka? Słuchajcie, pomysł był bardzo taki długo przemyślany. Mi się nigdy nie podobały polskie imiona i nawet nie podoba mi się bardzo moje imię i jakbym, no, przyzwyczaiłam się, dostałam je od rodziców, więc nie zmieniłam, ale bardzo mi się nie podoba, w ogóle mi się nie podobają takie imiona, przepraszam, no, może jeszcze tam jakieś takie. No nie chcę tu nikogo obrazić, nie lubię polskich imion, nie podobają mi się i tyle, to jest moja sprawa. Ale jeżeli chodzi o Russell, skąd pomysł, to ja bardzo chciałam, żeby on się nazywał Justin. A misiek znowu, że Justin to takie, takie niefajne dla chłopaka, bardziej to takie kobiety, dla kobiety, bo Justin to jest równo, zarówno męskie, jak i damskie imię, nie wiem czy wiecie. To może by miał być Brian, a to może... I tak doszliśmy do wniosku, że będzie Russell, bo bardzo lubię film Gladiator i bardzo mi się podoba aktor ten, co tam grał, właśnie Russell Crowe. I dużo było tak, że jak wciąż jeździliśmy, to tu jest firma właśnie taka budowlana od Russella i pełno ciężarówek takich fioletowych z imieniem właśnie Russell. Dalej nie pamiętam, tylko to imię mi się kojarzy. I właśnie tak, ja mówię, to chyba jest jakiś znak. Zobacz ile razy my, gdzie nie pojedziemy, to zawsze widzimy tą ciężarówkę. I tak jakoś, po prostu dobra. I postanowiliśmy, że jak już wiedzieliśmy, że to chłopiec, że to będzie Russell, a następny synek, jaki będzie, to będzie Justin. I to jest taka nasza przysięga, że kolejny chłop, czy kolejne nasze dziecko będzie miało na imię właśnie Justin. No,
Także stąd się wzięło. I teraz pytanie od Dori Stop. Pozdrawiam Cię, Słonko. Bardzo serdecznie. Płyn sprawdza się dobrze, ale więcej to w innym filmiku. I jak długo mieszkasz w UK? No to tutaj dzisiaj już się pojawiło to pytanie, więc odpowiem jeszcze raz tak szybko. Ponad 9 lat, od 2006 roku i do Londynu przyjechałam w 2006 roku 28 grudnia. Nie, przepraszam, 28 stycznia, a któregoś kwietnia byłam tu w Szkocji już, także tak. Ponad 9 lat. W kwietniu minęło 9 lat. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. No, kawał czasu. Dobra, kochani, kochane, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Ja muszę się zbierać po raselka i nie wiem, czy ja pójdę, czy Misiek. Zapraszam Was na następny poniedziałek na więcej pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia. Do zobaczenia już jutro w innych filmikach. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, palcowaniu oczywiście w górę. Buziaczki, pa!